Pan z ochrony poprosił mnie o ten identyfikator. Ja powiedziałam, że nie mam, bo w zasadzie nigdy nie noszę. No bo wszyscy panią znają. Ale ja mam sprawdzić każdy identyfikator. No więc cały nasz bus mówi, ale proszę pana, przecież dopiero nas pan wpuszczał dwie godziny temu. No, ale ja muszę widzieć identyfikator. No, ja mówię, okej, nie będę się z panem kłócić, dziękuję, proszę przekazać produkcji, że jestem na plaży. I pojechaliśmy, wszyscy w ogóle w szoku, pojechaliśmy na plażę. Jak już się okazało, że nie dotarło na tą próbę generalną, to się rozdzwoniły telefony. No i powiedziałam, co się stało. Mówię, słuchajcie, no nie wpuścili mnie, co mam powiedzieć. Edi, błagam cię przyjść, przełożymy tą próbę generalną, błagam cię, Edi, bo przecież bez ciebie, no jak to teraz w scenariuszu jesteś? Ja mówię, no ale słuchajcie, jak chciałam, no jaką wy zatrudniacie ochronę? Tak, tutaj wróć. Przyjeżdżam, słuchajcie, z powrotem, ochrona stoi z kwiatami i po prostu przepraszaszki, no nie no.